be face to face soon. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam na kolejną część Dishonored. Słuchajcie, przepraszam, jeśli będę mówił mniej albo niewyraźnie, albo czasem się rozkaszlę. Niestety moje gardło odmawia mi dzisiaj posłuszeństwa. Po prostu strasznie mnie drapie, jakbym jakieś grabie połknął i to jeszcze na sztort bez popitki. Słuchajcie, poprzednio poradziliśmy sobie tutaj z tym sejfem, więc... To był taki fajny odcinek. W dzisiejszym mam zamiar po prostu się dobrze bawić. Zobaczmy, jak wygląda nasza rzeczywistość z drugiej strony. Tutaj są otwarte drzwi, przez które możemy już sobie przejść. Ciekawe, dokąd one by nas zaprowadziły, gdyby mogły. To już chyba żeśmy byli. Chodźmy może w tą stronę. Tak miło sobie popatrzeć, jak bogaci żyją, nie? Ciekawe, jak ten facet, co wygrał, facet albo dziewczyna, która wygrała, czy kobieta, która wygrała 20 baniek w totolotka. Słuchajcie, gdzieś w pobliżu jest kościany amulet, 9 metrów, to jest niedaleko. Fajnie by było tam się jakoś dostać. Gdzie ten kościany amulet jest? O, on jest tutaj. Tak jakbym się musiał dostać tutaj przez tą windę. No ale to się na razie nie uda. Jak wygląda... O! Ho, ho! Mój umięśniony przyjacielu. Powiem wam, że wczoraj wieczorem wziąłem się za nagrywanie odcinka, ale to była porażka, bo... Po prostu po 5 minutach mówienia czegokolwiek dostawałem takiego kaszlu, że no nie dało rady. Słuchajcie, musimy jakoś śmignąć tutaj do tej windy. Spróbujmy może przeskoczyć tu. Na razie nas nie widać. Przywołajmy windę. Spokojnie, żołądku, wrzucę niedługo w ciebie obiad. Winda przyjechała. O, słyszę, że komuś się to nie spodobało. No to jakiś ciekawy jest. Wiecie co? Chodźcie, tutaj się skryjemy, zobaczymy. Którędy przyjdzie, może nam się uda go złapać. Okradniemy. Już cicho. Cicho, cicho, nie wołaj tylko kumpli, co? Pozbędziemy się ciebie. Dobrze, udało się, nie jest źle. Może mnie nie zoczą tutaj. Ciebie to by ułożyć. Tu ci się podoba? Dobra. Jezu, narozwalał jeszcze. No. Czy te karki muszą mieć takie twarde głowy? Wtedy jeszcze nie uda mi się śmignąć. Co? Jajco. Dobra, przenosimy się. I przenosimy się jeszcze raz, bo muszę wejść do tej windy, tak? I teraz o co chodzi? Co się stanie, jak ja się przeniosę teraz w przeszłość? No teraz w przeszłość się nie przeniosę. Dobra, język fizyk. Zobaczymy, co się... O! 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 I o! Z dużej. Kościany amulecik. Woda ducha. Mieliście kiedyś wodę ducha? Woda ognista, duchowa. Duchowa mana Zefir. To zobaczmy sobie, co to jest ta woda ducha. Picie z fontanny przywraca manę. Na razie mi mana nie jest potrzebna, bo nie mogę z niej korzystać, więc do niczego mi się tutaj nie przyda ta mana. Ciekawe, czy można gdzieś tą windą pojechać? Wow. Wydostaniemy się stąd jakoś, czekajcie. Tutaj mi się uda może wskoczyć. Nie. Jakżeż mogłoby być inaczej? A jak tu stanę i się przeniosę? To teraz mogę zejść niżej. Nie, no słodziutko. Tak jak powiedziałem na początku, mam zamiar dzisiaj się dobrze bawić, czyli korzystać sobie z tego chronometru, poznawać kolejne zakamarki posiadłości Aramisa Strytona. Czy ja tam kogoś słyszę, czy to tylko... O! Kładź ostrożnie. To srebro. Nie pęknie.
boję się, że pęknie. Wiesz, dlaczego piwnica jest zamknięta, prawda? Krioksy. Podejrzyjmy ich sobie może. Będąc... Co to jest? Hej! Pszczoły się na mnie rzuciły. Ciekawe dlaczego? Co ja im zrobiłem? To sobie szklaneczkę wypijemy. Flaszeczkę zdrowia. No i co, oni będą tak stać? Sobie dumać? Kółko dyskusyjne sobie założyli, czy jak? Hej, hej, hej! Jeden idzie tu, drugi idzie tu. Ten gdzie polazł. Dobra, tym się zajmiemy. Już nie masz. Chodź, pójdziesz za beczułki. Metodą na Bilba cię schowamy. Oj, chyba go metodą na Bilba nie schowamy, nie ma miejsca. Śpij, słodki chłopcze. Teraz jeszcze jeden został. Cholernie gdzieś polas, tylko nie mówcie, że na górę, bo tam już ich było kilku. To nie, będzie sobie tutaj siedział. Już co za po prostu. Dobra, spróbujemy mu spaść na głowę. Pewnie się nas tutaj nie spodziewa, nie? No już, już. Nie przytulaj się do mnie, jestem dziewczyną, niekoniecznie jesteś w moim typie. Jezu, co ja mówię? Jestem facetem, nie żadną dziewczyną. Zaczynam się trochę za bardzo wczuwać jeszcze. No, powinienem zdjąć stingi, chyba to dlatego. Albo włożyć drugie. A, zbijemy sobie szklankę. Co, nie stać nas? Aramisa Stiltona stać. O! Już wyżyliśmy się. A co tutaj jest? Oni mówili coś o krwiokzach. O! Koło od zawoju. To już drugie w naszej karierze. O matko! O matko! Co tu jest? Tu jest czymś zalane. Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj krwiokzów nie ma. Co będzie jak wskoczę do tej wody? Zielona jak kwas. Tu jest miejsce na zawór. Dobra. Czyli trzeba będzie z tym zawojem pokombinować. Pewnie trzeba go tam wrzucić, żeby się pojawił. No to tak zróbmy. Ojej. Nie wiedziałem, że mamy taką moc. Teraz co, będziemy go musieli wynurkować, tak? No to... Yellow Submarine. I już. To zamiatane. Tylko, wiecie co? Kompletnie nie wiem, po co ja tutaj... O, tyłek mi przystało do dziury po korku. Nie wiem, po co ja tutaj się w ogóle pojawiłem. Tu coś leży. Słuchajcie, na głupa znalazłem runę. Dla mnie to bomba. Butelka. To sobie może z gzami pojadzimy, tak? Ona się teraz... czekajcie, bo to takie buty są. Tędy nie przejdę, tak? Tego nie rozwalę. Już się gzy wkurzyły. A idźcie w cholerę stąd. Nie, nie ma was tutaj. Pojawimy się... Nie mogę się przenieść. O, butelki też nie ma. Dobra, rozwalimy je bez tutaj pieszczenia się z tematem. Jeszcze tu ten kawałek. Już? Ach, ciach, 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 ciach. To jest jeszcze jakiś safe, czy to nam w czymś pomoże? Rozwalenie tego gniazda. O, zawój jest jeszcze tutaj. No tak, bo przeszłość i przyszłość mieszają się w mojej głowie. Trudno mi jest, powiem wam, że
Fajna jest ta rozgrywka, kiedy przenosimy się z jednego miejsca na miejsce, z jednego miejsca na drugie, ale zaczyna się człowiekowi pierdzielić w głowie pomiędzy tym, czy jesteśmy w przeszłości, czy jesteśmy w przyszłości. Słuchajcie, tą windą pewnie moglibyśmy sobie wjechać na górę, już tam, gdzie mamy chyba jakąś komnatę, czy ten klucz do zdobycia, tak, kombinację. Kombinację, która ma nam coś otworzyć, ale ja chcę więcej. Ja chcę sobie tutaj jeszcze poszaleć. Chodźmy na górę, spróbujemy zająć się tamtymi strażnikami. Na wszelki wypadek zrobię sobie zapis. Słuchajcie, zapis się przydał, dostałem niestety napadu kaszlu, musiałem posiedzieć i poczekać sobie z pół godziny. Przy okazji też Dishonored mi się zawiesił, jak narobimy tutaj za dużo zamieszania i ci strażnicy się na nas rzucają, to po prostu wywala nas do pulpitu. Nie to, żebym nie chciał wam pokazać mojego pulpitu, ale może jeszcze nie jesteśmy na tym etapie znajomości. Słuchajcie, będę się starał tutaj zdjąć tych strażników, tylko tak, żeby może nie powodować tutaj jakiegoś wielkiego zamieszania. O, tu już ten idzie. Ale poczekajmy na spokojnie, jak on uda się jeszcze raz tam patrolować, to ja im tu z tyłu podłożę, coś im tutaj podłożę, świnie im podłożę, ciepłą świnię pod stopy im podłożę. Albo wiecie co? No, już to mogę zrobić. Teraz sobie założymy tutaj pułapkę elektryczną. Co? Jajeczko. Oho. No, nie tak to miało do końca zadziałać. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, no. Teraz co zrobi tamten strażnik, no? Dobra, ty idź sobie tutaj na patrol. O, teraz ten tu przylazł. Będzie się zastanawiał. Będzie dumał. Może zdążymy go udusić, zanim tamten się połapie, o co chodzi. I jeszcze się stąd wyniesiemy. Dlaczego nie mogę się teraz przenieść? Hej, przyjacielu. Jeszcze ty sam, wojowniku, tu zostałeś. Na straży godności osobistej. Ale powiem wam, że to jest naprawdę słodkie, jak człowiek tak sobie za nimi łazi. Kompletnie się nie zdziwił, dlaczego tutaj leżą ciała. No dobra, wyślemy ich w takim razie w podróż. Jeden tu, drugi tu. Bajka o strażniku, który jeździł windą. Jest chyba taka lektura. Bajka o psie, który jeździł koleją. Przynajmniej była, nie wiem. Podobno teraz Janko Muzykant ma wrócić do szkoły jako lektura. Nie wiem, czy byłby już kanonu lektur szkolnych. Nie znam, a podstawówkę kończyłem dawno temu. Jestem rocznik 79, więc weźmiemy sobie jedną zapojkę. Zobaczę sobie jeszcze serduchem, czy zostały nam gdzieś runa 50 metrów. Jeszcze do jednej runy możemy się dostać. Przepraszam was, czarna moc we mnie weszła nie tak jak powinna. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czekajcie, bo nie mam chronotronu czy chronometru. Zobaczymy, co tu jest. Hej, pokaż mi. Pokaż mi inną alternatywną wersję rzeczywistości. Czy tu możemy wejść? Możemy. O, wiecie co? Zajmiemy się tutaj tymi krwiogzami. Już, siomuszki. Trzeba to będzie zrobić szybko. Tak, żeby ich nie wkurzyć. To zrobimy metodą na komandosa. Już nie gryźcie mnie.
Już muchy sobie poszły. Tu jest jeszcze jeden. Oho, ho, ho, ho. Chyba już wszystkie. Czemu się ukrywasz? Kto się ukrywa? Ja się nie ukrywam. Ty do mnie rozmawiasz? Kto ty do mnie rozmawiasz? Kim ty jesteś? Dziwny głosie. Może przedawkowałem lek na gardło i... Jak to wygląda w przyszłości? Tędy można... To są normalnie otwarte drzwi, więc pewnie będzie można przejść. Słuchajcie, chodźcie sobie znajdźki wyzbieramy. Oznaczę sobie jeszcze runę. Dwójeczka, gdzie jest ta runa? Nie każdy jednak ma miejsce przy wysianym stole. Oho. Ciekawe, czy możemy przenieść się do... bezpośrednio do wody. Patrzcie, możemy sobie wnurkować. To się rozgląda. O, szlak by cię. Co ty tam rzuciłeś? Hej! I słuchajcie, wywalił nam się Dishonored jeszcze raz. No powiem wam, że jest to po prostu upierdliwe. Przy okazji możecie sobie zobaczyć mój pulpit. Jest całkiem porządek, więc mam się czym pochwalić. Słuchajcie, wracamy za chwilę. No tak się stało, niestety. Raz. Słuchajcie, moi drodzy, wracamy do rozgrywki. Powiem wam, że jest okropnie, bo to, czego nie widzieliście, to po pierwsze to, że musiałem cofnąć się do zapisu, który był wcześniej, więc musiałem sobie tutaj dojść znowu. Poza tym Dishonored się notorycznie wywala, po prostu notorycznie się wykrzacza. Nie wiem, czy za moment znowu nie zobaczę pulpitu. Dzieje się tak wtedy, kiedy rzuca się na mnie kilku strażników. Nie wiem, czy gra sobie z tym nie radzi, czy o co chodzi. No, trudno mi to jest skomentować. To jest taki bug. Ja już w tym momencie mam... cztery części. Cztery części, z których będę musiał składać odcinek. Dobrze, udało się jedną oficer przydusić. Tam jeszcze jeden idzie. Spróbujmy się nim zająć. Jest nawet dwójka. Więc dobrze. Zobaczymy, jak oni się tutaj ustawili. Tu jest oficer, który sobie tutaj gdzieś stanął, tak? O, już zostałem zauważony. I Dishonored się znowu wywalił, no. Słuchajcie, moi drodzy, wracamy do rozgrywki po kolejnym crashu Dishonored. Powiem wam, że jestem zawiedziony, bo Spartolona jest jedna z najfajniejszych... Spartolony jest jeden z najfajniejszych etapów w grze. Czyli tu, gdzie... możemy korzystać z teleportacji w jednego miejsca, w drugie przenosić się pomiędzy jednymi a drugimi czasami. Dzieje się to w momencie, kiedy zostajemy zauważeni przez strażników i leci na nas kilku. Nie wiem, jakie testy Dishonored przechodził, ale najpierw był potrzebny patch na stabilność Dishonored, bo też były z tym problemy. Teraz jest chyba potrzebny kolejny patch. No szkoda, że jednak czasem deweloperzy decydują się sobie włożyć pompkę w własne koło od roweru. Spróbujmy się zająć tym. Tylko tu pewnie zostaniemy zauważeni przez tamtego oficera, a może nie. Zobaczymy. Fajnie by się go było pozbyć. Możemy go tylko... No i zaraz tutaj będzie do nas leciał. Miejsce docelowe jest zablokowane. Dobra. Gra się nie zawiesiła, całe szczęście. Zrobię zapis, bo dlaczego by nie? W końcu jeśli ma nam się gra zawiesić, to przynajmniej będziemy kilka minut do przodu, jeśli chodzi o rozgrywkę. A tutaj coś jeszcze leży. Tak, jeszcze jakieś pozostałości gniazda krwioksów były. Tutaj spróbuję się teleportować, tylko najpierw się rozejrzę, czy tu nas nie szukają. Chyba nie. A to idź sobie sprawdzaj. Bylebyś mi gierki nie zawiesił przy okazji. Dajcie mi spokojnie pograć. Chodź tu, przyjacielu.
Może tutaj wejdziesz, co? O tak. No lepiej być nie mogło. Pooglądaj sobie szafki troszkę. A później idź spać. Nazwiedzałeś się tego muzeum. To wystarczy. Chodź spać na kaloryfer. Przepraszam, chyba cię najbędą bolały po tym rzucie. Rozejrzyjmy się, gdzie są jeszcze kolejni. Jakoś nie bardzo ich tu widzę, a powinni być przecież gdzieś. Gdzieś słyszałem jakiś dźwięk spostrzeżenia kogoś. O, tu jest. Miniemy go. Zobaczymy, czy za pleckami mu nikt tam nie spaceruje. O, tu sobie poszedł. Chodź. Już. Tam jeszcze jeden łasi. Kiedy wykańczamy ich tak pojedynczo, to powiem wam, że jest lepiej. Bo jak teraz macie okazję zobaczyć, gra działa stabilnie. Miejsce docelowe jest zablokowane. No to trzeba uważać. Tu gdzieś jeszcze jeden oficer łaził. O, tu jest. Właśnie zrobił sobie wielkie kółko. Skradu. I już spać. Będziemy mieli chyba już wyczyszczony cały dół. O nie. Zaraz będzie wieśka normalnie. Przenoszę się stąd. Ktoś z góry mnie zauważył. Za głośno tupałem. Wziąłem buty na obcasie i tak to czasem bywa. Moglibyśmy już wchodzić sobie tutaj na górę, ale chcę jeszcze sprawdzić, co tutaj się dzieje i zrobić zapis. O tym muszę ciągle pamiętać. Też robiąc zapis widzę, że niepodmieniana jest tutaj zupełnie ta grafika, która powinna być wczytana jako taki punkt orientacyjny. Gdzieś tutaj jeszcze łazi jakiś ten. Gdzieś tutaj łazi jeszcze jakiś strażnik roju, tylko kompletnie nie słyszę. Runa. Oznaczmy sobie tą runę. 38 metrów. Chciałbym ją zdobyć, żeby w tym odcinku też móc wam coś pokazać fajnego. O. Kto by się spodziewał, no. Jeszcze samotna wojowniczka tu została. Tak. O, tu jeszcze? Szukać będzie! Przenieśmy się. Hej, ale nie mam chronometru. Sercem się nie przeniosę. Jezu, ile ich tam się nasłaziło, no. Ilu tam tych strażników jest? Jakieś niekończąca się historia z nimi normalnie. Tu jest jeden. Czemu się ukrywasz? Kto to do mnie rozmawia? Tu jeszcze jakiś oficer łaził. Łaziła. Po tyłeczku to chyba ona. No ale nie widzę jej. Dobra. A na górze ktoś łazi. Dobra. Chodźmy tu. Tylko przeniesiemy się może w poprzednią rzeczywistość i spróbujemy dostać tutaj do runy. Tylko nie wiem, czy tędy będzie droga wiodła. Bezpiecznie tu będzie. Tak wygląda, że bezpiecznie tutaj się dostaniemy do tej pani oficer. Już. Myślisz, że mnie przestraszysz? Jezu. Nie wiem, czy cię przestraszę. Nie wiem, kogo zobaczyłeś, kogo nie zobaczyłeś. Już cię nie ma. A, tu na górze był, patrzcie. Tu na górze zostałem zauważony. Ten balkon można by tutaj jakoś podciąć, tylko wtedy on zginie. Jak ten balkon zostanie podcięty, to gdzieś pewnie
Dziś pewnie będę mógł się dostać. Jak na razie gra działa stabilnie. Dobra, skończył się już tam przyglądać. Runa 14 metrów. Wcale nie mam zamiaru walczyć uczciwie. To mam. Jakoś sobie radzę. Uwaga na balkon. Chciałem tylko uprzedzić, że balkon się prawie wali. Balkon się prawie wali, więc nie radzę się go tykać, ani nawet do niego zbliżać. Nie wolno ruszać, zwłaszcza wsporników, co je postawiłem. Ta prowizorka i może się zawalić z byle powodu. No w każdym razie załatwiłem, żeby jakoś za tydzień ktoś porządnie go naprawił. Jamie nie lubił szkoły. Jamie lubił prace ręczne. Słuchajcie, zawalimy balkon w takim razie. Tylko mam nadzieję, że mi na łeb nie spadnie. I zobaczymy, co się stanie w alternatywnej rzeczywistości. W alternatywnej rzeczywistości będę mógł się wspiąć po balkonie. Zobaczmy jeszcze, gdzie jest ta runa. Runa wydaje się, że jest na drugim piętrze. No, to fajnie. Zapraszam was. Chodźmy na runę. Nie możemy używać chwytu, ale możemy używać... Możemy używać tutaj innych sposobów dostania się. Uhuhu. Moi drodzy. Ale się was tutaj nabrało. Oj, tu jest jeszcze jakieś miejsce, w którym można kogoś schować. Ciężka sakiewka. O, tu jeszcze monety. Ej, hej. O, znowu się ten tutaj pojawił. Dobra. Jak on się tutaj pojawił, to się nim zajmiemy. I ciach, jednego mniej. Na balkonie go może nie będę układał, bo skoro ten balkon może się zawalić, to... Moi drodzy, słuchajcie, wracamy do rozgrywki. Nic nie poradzę na to, że Dishonored się wiesza, ale powiem wam, że jestem jeszcze bardziej załamany, bo kiedy przyjrzałem sobie statystyki, okazało się, że mam 2 zabójstwa. Nie wiem, kiedy to się stało. Nie wiem, w którym momencie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego gra mi podliczyła 2 zabójstwa. Starałem się przechodzić. Myślałem, że będzie to ten odcinek, w którym będę mógł przejść Dishonored bez zabijania. Takiego nawet niezamierzonego. Niestety tak się nie stało. Jedyne, o co mogę zadbać, to to, żeby ten poziom chaosu był jak najniższy. I to chyba tyle. Powiem wam, że... Po pierwsze... To mi przypomina coś, co miała kiedyś matka. Jeszcze w czasach młodości. Powiem wam, że nie lubię narzekać na gry. Naprawdę nie lubię narzekać na gry, ale są czasem takie momenty, kiedy trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że coś jest po prostu spieprzone. I w tym momencie tutaj to coś zostało spieprzone, spartaczone, spieprzone i po prostu do cna. Może nas nie spostrzeże. Przenieśmy się. Zajmijmy się nią. Jesteśmy już coraz bliżej naszego celu misji. Tak przynajmniej to wygląda. Zostawmy na razie te rozważania o tym, co jest spieprzone, a co nie jest spieprzone. I weźmy się za granie, bo plan na ten odcinek był bawić się jak najlepiej. Bawić się jak najlepiej. Niestety trochę ciężko to idzie. Tradycyjne pieśni serkonoskie. Podciuś, nie wiem co to jest podciuś, jakieś nowe słowo wymyśliłem. Pośród ciemności kręci się wąż, jeden gryz, drugi gryz, trzeci gryz szczęk. W świetle słonecznym pełznie jak wąż, słyszysz ten rozchodzący się dźwięk skoku w górę, w dół i do drzwi skok, przez przeszklone pełznie do przodu, w tył, w bok. Rośnie w ogrodzie, uważaj na twarz, dookoła i ostatni raz. A, to jest wiersz o pokrzywie. Okej. Jeśli ktoś w swoim życiu czuje taką potrzebę, żeby pisać wiersze do pokrzywy, to dlaczego nie?
nie powinniśmy zabraniać ludziom robić tego, co chcą, póki nie wpływa to na naszą wolność. Słuchajcie, coś tutaj możemy chyba poprzestawiać z tego, co widzę. Złóżmy sobie może te soczewki. Czekajcie, tu jest to powywalane. W każdym razie tak. Zwiniemy obraz, to zawsze 200 monet przyda się, później będzie do statystyk. Czy ja to mogę przesuwać? Chyba nie bardzo. Myślałem, że będę mógł przesuwać tutaj te szafki. Nawet jak naprę z całej siły, to się nie uda. Ciekawe, do czego to jest. Może to jakieś kanały, które ogrzewają tutaj palnik. Flaszka. Nie. O, ale trochę mono żeśmy znaleźli. Dobrze. Jesteśmy coraz bliżej kombinacji, ale coraz dalej od runy jesteśmy. Z której strony jest ta runa? Mam wrażenie, że totalnie z drugiej strony jest i weszliśmy zupełnie nie w to miejsce, gdzie powinniśmy. W takim razie chodźcie spróbujemy zdobyć tą kombinację. Czy tu jeszcze ktoś się kręci? Nie, tu już jest pusto, cicho. Pusto, cicho i spokojnie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie mało do czytania, bo niestety, ale moje gardło sobie z tym radzić będzie radziło bardzo słabo. Kombinacja, zamek. Zajrzyjmy przez dziurkę od klucza, zanim może tam wleziemy. No właśnie. Otwórzmy drzwi, teleportujmy się. A, takie buty. O, to był chyba ten... Tak, tu jest ten strażnik. O, to jego głos słyszałem, jego dzieci tutaj latają. No, załatwiamy jak najwięcej. Na szczęście się nie zorientował. Tu jeszcze jakiś mały kawałeczek został. Siomuszki. Oj, miejsce docelowe jest zablokowane. Oj! Jesus. Trzeba go będzie zdjąć w takim razie strzałką usypiającą. Chodź tu, przyjacielu. Już się nie denerwuj. Jeszcze teleportowałem się tam między tych strażników i mało co nie zawiesiłem sobie gry. Już wiem, czym by to się skończyło. Szkoda, że nie mamy żadnej palnej cieczy tutaj. Ale zrobimy to szybko. Ach, tu jeszcze są. Już wszystkie? Tak, już je chyba wszystkie szlak trafił. Pozbierajmy w takim razie. Już teraz będą tylko latać i sobie się gzić gzy. Cokolwiek się stało, jest chyba wycentrowane w jednym punkcie. Koło od roweru? Jakieś dziwne skojarzenia tutaj mam. Dobra, tylko żeby nie zginąć. Dobrze, że gra nie wiesza się przy krwiogzach. Całe szczęście. Co tutaj mamy? Do pana Aramisa Stiltona. Szanowny panie, z radością piszemy do pana w sprawie planowanej rozbudowy pańskiego domu. Jesteśmy gotowi zaprezentować plany pana nowej funkcjonalnej i estetycznej pracowni. Czy znajdzie pan w najbliższych tygodniach czas na przejrzenie naszych szkiców? Jesteśmy do pełnej dyspozycji. Możemy rozpocząć budowę natychmiast po zatwierdzeniu przez pana planów. Z poważaniem, jakiś tam i jakiś tam architektura i zaopatrzenie Muranola. Być może przeczytałem to z błędem. Trudno. O. Chodź. Nic nie potrzebujesz. Jedyne, co potrzebujesz, to pójść spać. Nic więcej ci do szczęścia nie potrzeba. A ja sobie tak łażę i nie wiem po co łażę, szczerze mówiąc. Może po to, żeby zebrać trochę monet, ale przy okazji zobaczycie sobie, co tutaj jest. I... Wow! Ktoś sobie tutaj żarcik zrobił. Suszona jaszczurka. Bardzo dobre są suszone jaszczurki. Nie wiem, czy jedliście. Jeśli nie, to polecam. Suszona jaszczurka.
Co za debil. Co za debil. Pomyliłem klawisze. I wywaliłem dwie strzałki usypiające, no. Teraz już ich nie odzyskamy, tak? Ale kościany amulet jest gdzieś w pobliżu. Ciekawe. Ciekawe gdzie. O, jest i co poczytać przy dwójeczce. Słuchajcie, w takim razie zobaczmy, gdzie jest kościany amulet. To chyba nie w tej rzeczywistości jest kościany amulet. Nie wiem, bo taka jest sprawiedliwość społeczna. Zobaczymy, gdzie jest runa 16. Dobra, na pałę otwieramy drzwi. Zobaczymy. O Jezusie. Wiecie co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zrobię zapis. Bo zaraz jak zostanę tu wykryty, to ilu ich tu jest? Już. O, szlak go trafił. Tylko może, żeby jednego udosić. Jest bliżej, uciekaj, póki jeszcze możesz. No, ale chciałbym się przenieść, hej. Ale to jest serce, nie damy rady, hej. Uff, udało się przeskoczyć. Udało się, żeby też gra się nie zawiesiła. Wow. To było trochę paniczne. Strasznie bałem się tego, że znowu mi się gra zawiesi. A, jesteśmy w pobliżu runy. Teraz tych się trzeba by jakoś pozbyć. Gdzie tutaj jest ten drugi? Jeden jest z tej strony, drugi jest z tej strony. Jeśli tym bym się zajął, to zanim tamten by dobiegł, a niestety się nie przeniosę. Nie, no zaraz mnie ktoś tutaj spostrzeże. Ej. Mam jeszcze jedną strzałkę usypiającą, no. A może mnie nie zobaczy, jak tutaj go spróbuję przydusić? Już, aha. A nie zobaczy mnie. Już. Zostaw mnie tą gazurką. Gdzie mnie gazurką po plecach, no? Takich pieszczot ja nie lubię. No, pokaż się tutaj, gdzie jesteś. Słuchajcie, to są chyba wyjdzie. No, łapiemy go. Jest. Mójcie on. Zakrzyknęła Jagienka. Nie, Jagienka. Jagienka to dupą orzechy tłukła. Czy tam udami, już nie pamiętam, krzyżaków. O. Nie jest to lektura, do której chcę wracać, powiem wam szczerze. Może jeszcze jak człowiek był mały, to ich czytał, ale przydałoby się zmienić swoją lekturę w szkole. Dobra, runa, 12 metrów. Zajrzyjmy przez dziurę. Ktoś tu łazi. Kilku ich tam. No dobra. Spróbujemy w takim razie. Drzwi są zablokowane, no niech to szlak, no. A teraz otworzę drzwi, też zablokowane. To jak tam się dostać? Z tej strony nie przejdę. Kombinacja 57 metrów. A już tak byłem blisko, już myślałem, że się przywitam z tą runą. Tradycyjne pieśni serkonoskie. Wiecie co, darujmy sobie tradycyjne pieśni serkonoskie. Ani ze mnie śpiewak, ani ze mnie... Zobaczymy, czy ten budzik ich obudzi. Koniecznie jeszcze nigdy nie korzystałem z... Jeszcze nigdy nie korzystałem... O cholera! Rozbita szyba! Zobaczymy, czy ktoś z nich tutaj przyjdzie. Raczej na to nie wygląda. Jak tam można się dostać? Albo przez okno, albo jakoś naokoło. No nic. Słuchajcie, będziemy dumać.
Ja muszę sobie chwilę odpocząć, więc słuchajcie, zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu z Dishonored gra już będzie bardziej przyjazna do tego, żeby ją prezentować i nie będzie, z tego co sobie tu na karcie zapisałem, mam już 6 kawałków pociętych do montażu, więc czekam jeszcze sporo pracy. No i pewnie mnie jeszcze przy tym będzie szlak trafiał, kiedy sobie przypomnę te wszystkie zwierzki. Z wami się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli się wam nie podobało, cóż, wybaczcie. Nie czuję się najlepiej, gra też nie ma się najlepiej. Widzimy się w kolejnym odcinku Dishonored. Cześć, do zobaczenia, hej.